Pytania, jeżeli są, to bardzo chętnie będziemy odpowiadać. Dziękuję. W środku nocy, to, że te zimy były kiedyś ostrzejsze niż teraz. Jak oni sobie radzili z... wyjechać, halo. Ja ciągle się taki praktycznie, jak oni tam docierali, czy tam były zamarznięte. Te... Zimy nie były ostrzejsze. Zimy były ostrzejsze od pewnego momentu, bo to nie było tak, że kiedyś było zimniej. To, jeżeli idzie o średniowiecze, to było dużo cieplej. Ale XVII wiek, no ale zatoka... Do Szymon powie. No, ta żegluga wtedy była niebezpieczna, bo te statki się oczywiście rozbijały, ale nie było niemożliwa płynąc wzdłuż wybrzeży Norwegii na północ. A później w brzegu Półwyspu Kola dało się dotrzeć na Morze Białe. To nie były po prostu te rejony, gdzie tutaj całe połacie morza zamarzają na kość. No tak jak w II wojnie światowej szły konwoje do Murmańska. To przecież nie przez ten teren, gdzie, przez te akwenie, gdzie morze nie zamarza. Ale tam jest gorsze, on nie zamarznie, naprawdę. Zatoka Łocznicka zamarznie, a tam nie zamarznie, nie ma mowy. Nie wiedziałem. I tylko jeszcze powiem. My się często dziwimy, bo wiele osób czyta te wszystkie baśniowe opowieści o odkrywcach, szczególnie dalekiej północy. Dawniej pisali o tym Centkiewiczowie, Alina i Czesław. Jak to Willem Barents, holenderski kapitan, dopłynął do Nowej Ziemi i tam zamarzli, a potem wrócili. Ja nie mogę się nadzieć, jak oni wrócili. Kto ich zabrał? To się okazało, że tam te holenderskie statki latem, to po prostu jak autobusy kursowe po prostu jeździły. Oni się po prostu zabrali z którymś kolejnym statkiem zwyczajnie. Zima ich oczywiście tam przetrzebiła i dała im w kość, ale przyszło lato, roztopiło się i zabrali ich koledzy. Ale coś do... tacy uparci byli w eksploracji tych północnych terenów, prawda? Łatwiej było pojechać sobie gdzieś w koło Afryki, do Ameryki Południowej. Ale tu się zaznacza przewaga doktryny nad... tylko jeszcze powiem, przyznam. I tu się zaznacza przewaga doktryny nad dojutrkowym zyskiem. Dlatego, że każdy wiedział, bo to nie chodzi o to, żeby zarobić parę dolarów, tak? Czy tam parę złotych guldenów. Chodzi o władzę. Kontrola szlaków północnych to realna władza, bo to są najkrótsze szlaki. I oni do upojenia to robili, dopóki nie zrozumieli, że się to chimnie przedostaną. Ale to nie szkodzi, obrabowali w międzyczasie Moskwę, tak? Wywieziono stamtąd wszystko, co dało się wywieźć. To u podstaw tych wszystkich rozważań jest dominacja globalna. Globalizm był zawsze. Dominacja globalna, a w tamtym czasie dominacja globalna to kontrola najkrótszych szlaków transportowych, czyli północnych. Ja zetknęłam się, przeszukując bazy danych tych brytyjskich, angielskich żeglarzy, z opisem wypraw kilku północną drogą na Daleki Wschód, drogą do Chin. I zetknęłam się, można szukać, dwa nazwiska, Joseph Billings, to był XVIII wiek. To było pływanie tak zwane przybrzeżne, podzielone na etapy. Znaczy najpierw dopływali i przebijali się do, i to zawsze lato krótkie, 3 miesiące. Czasami, jeżeli im nie wyszło i nie dawali rady wrócić, to zimowali wśród, że tak powiem, tamtej miejscowej ludności, która w ten sposób poznali w ogóle miejscową ludność, czyli całe te tereny syberyjskie. Więc Joseph Billings, to jest XVIII wiek i jest takie wydarzenie czy przedsięwzięcie, nazywa się to Wielka Północna Ekspedycja, w której uczestniczył m.in. William Walter, czy albo Walter, o którym wiadomo, że zmarł w 1743, a więc była to pierwsza połowa XVIII wieku. Wyruszali oczywiście z Archangielska, bo oni stamtąd płynęli, przebijając się do Chin. Cały czas była obsesja dojścia do Chin alternatywną drogą niż Portugalczycy, i później Duńczycy. Holendrzy. Bo 100 lat po, że tak powiem,
100 lat rządzenia było Portugalczyków, a potem się przebili no, Holendrzy, którzy nawiasem mówiąc oblegali Macao. Ja nie wiedziałam, że największym wrogiem chrześcijan w tych stacjach, nazwijmy to, bo to tam byli też jezuici i tak dalej, to nie byli Chińczycy, tylko to byli Holendrzy. I co się okazuje, że Portugalczykom w obronie Macao pomagali Chińczycy. To taka ciekawostka. Ale tutaj, więc on się do służby rosyjskiej, znaczy mówię tam o tym Williamie Walterze czy Waltonie, w 1923 roku przystąpił i oni pływali, że tak powiem, kawałkami. Czyli, bo to się nie dało w ciągu za jednym zamachem, ale ten akurat uczestniczył w ekspedycji, która dopłynęła przejściem północno-wschodnim do Japonii. Również te wyspy, które potem były nazwane rosyjskie, znaczy to były, Iwada Morze Ochockie, a więc to trwało ileś, no nie powiem, że dekad, ale to było rozłożone w czasie, to było kilka wypraw, to było podzielone na tak zwane etapy, że być może co roku, być może to jest to opisane szczegółowo, ja tego nie zgłębiałam, ale to było bardzo duże przedsięwzięcie, oczywiście angielskie, z wykorzystaniem zasobów moskiewskich, no bo to było z portów w Archangielsku i z zasobów miejscowych. Czy tam byli, no czy załogi były miejscowe? No, zapewne były mieszane, trudno mi ocenić. Także tyle. Ja jeszcze daję problem. Tak, głośniej. Taki problem, że bardzo często się czyta w tam takie biografie są naszych władców i hetmanów, nie? Można władców, można powiedzieć, że oni żyli ze sprzedawania popiołów. Wypalano lasy, szczególnie na Litwie, na Białorusi, no i to szło tam właśnie na zachód, przez Królewiec albo przez Gdańsk. Zależy jak tam się te cła ustawiały. Więc tak jak pytanie, po co te popioły były ludziom tam potrzebne, że popiół ktoś potrzebował z Polski czy z Białorusi, prawda? Po Szymon popiół. Ja się pytałem kilku osób i leśniczych, i nie widzieli, nie potrafili od... To archeolog powie. Popiół był wykorzystywany w wielu działach gospodarki. Zacznę od najbardziej prozaicznego, to znaczy od prania i czyszczenia ubrań. No jak można było w epoce przed wynalezieniem detergentów i proszków do prania uprać i wyczyścić ubranie? To było bardzo proste, należało po prostu wytworzyć łuk z popiołu. Po zalaniu takiego popiołu wodą, zostawieniu tego na 12 godzin, zachodziła reakcja chemiczna, powstawała taka szklista substancja, to był właśnie łuk, używany do prania i czyszczenia ubrań. Środek piorący. Tak, środek piorący. Popiół zawierający rozmaite substancje chemiczne był używany do konserwacji, garbowania skór, różnych działań gospodarki. Ten popiół był bardzo, bardzo użyteczny. Właśnie jako, no powiedzmy, taki surowiec ówczesnego przemysłu chemicznego. Do tego właśnie był wykorzystywany. A czy były wykorzystywane do produkcji prochu szczelniczego? A to węgiel drzewny. Węgiel drzewny. Saletra i węgiel drzewny. Siarka, saletra i węgiel drzewny właśnie wykorzystywano do produkcji prochu strzelniczego, no, ale nie tylko popiół, bo jeszcze jeden ważny towar sprowadzany z Polski, który pod koniec średniowiecza znajdował konsumentów w Anglii, jeżeli się tak można wyrazić, to było drewno cisowe. Z drewna cisowego wyrabiano słynne łuki angielskie. To drewno cisowe było właśnie przez Gdańsk, Wisłą eksportowane, potem przez Morze Bałtyckie i Północne do portów w Anglii. I wycinanie cisów i wyniszczenie tego drzewostanu było tak wielkie, że w tym momencie król Władysław Jagiełło nałożył embargo na transport drewna cisowego poza Królestwo Polskie. Ja jeszcze słowo dotyczące tej polityki globalnej, bo w książce Fernanda Brodela, mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia, o Morzu Śródziemnym, to jest taka potężna dwutomowa praca, bardzo ciekawa, znajdujemy informację, że w 1553 roku Anglicy, angielskie statki po prostu zniknęły z Morza Śródziemnego.
Oczywiście trzeba się najpierw zastanowić, a to jest rok 1553, to jest rok utworzenia kompanii, tak? Dlaczego oni zniknęli z tego morza? Dlatego, że wpływy francuskie w Turcji, wrogość francusko-angielska jest po prostu była przez długi czas straszliwa w zasadzie do I wojny światowej. Wpływy francuskie w Turcji uniemożliwiały przebicie się przez Imperium Osmańskie do Persji, dalej do Indii. I po prostu Anglicy zarzucili to i stwierdzili, że będą robić co innego, czyli po prostu ten sam człowiek, bo to ostatnim człowiekiem, który spłynął z Morza Śródziemnego był Richard Chancellor. I w następnym roku spotykamy, znaczy w tym samym roku jeszcze, spotykamy go już na Morzu Północnym, jak płynie ku Hołmogorom, tak? Czyli decyzje zapadały błyskawicznie, były błyskawicznie realizowane. I to wszystko, o co chodzi? O to, żeby dotrzeć do serca Azji, do skarbów, które się tam znajdują, i do złóż Saletry. To jest szalenie ważne. Do złóż Saletry, ten drop saletrzany jest bardzo istotny, dlatego że Morze Śródziemne, państwa europejskie mają cały czas kłopoty z produkcją prochu, brakuje saletry. Tą saletrę sprowadza się z północnej Afryki, ale północna Afryka to jest kapryśny konglomerat kilku państewek muzułmańskich, które trudnią się piractwem. W 20-19 wieku trwają wojny o saletrę. Każdy radzi sobie na swój sposób. Oczywiście są też w Europie złoża tej saletry, na Ukrainie potężne, stąd też siła taborów kozackich. To nie dlatego, że kozacy odznaczali się jakąś szczególną odwagą, tylko po prostu byli technologicznie lepsi, bo mieli więcej saletry, więcej prochu i tabor mógł walczyć dłużej. Plus też inne rzeczy, no to był dobry żołnierz, ale sprawa saletry jest istotna. I Brytyjczycy, kiedy kompania traci siłę, a ja zaraz powiem, który to jest moment, zaczynają konkurować na oceanach, na Oceanie Atlantyckim, na Oceanie Indyjskim z Portugalczykami i Holendrami, a ich celem są Indie i tamtejsze złoża saletry. Dopływają tam w końcu XVII wieku i transportują olbrzymie ilości saletry na wyspę. Kompania słabnie z kilku powodów. Z powodu aktywności polskiej na północy. W pewnym momencie król Jakub nawet gotów jest podzielić się Moskwą z Polakami. I kompania słabnie, dlatego że Turcy przegrywają pod Lepanto. Turcy przegrywają pod Lepanto i okazuje się, że warto może poinwestować trochę w tę opcję południową. I Anglicy znowu pojawiają się na Morzu Śródziemnym. To kompanię nieco autuje, bo to nie jest tak, że kompania jest tym organizmem, który rządzi w całej Anglii. Są inne kompanie, one mnożą się, tak? Korona tworzy inne kompanie do eksploracji innych obszarów, ale powstają kompanie prywatne, one też chcą zarobić, tak? Trwa konkurencja wewnętrzna, walka pomiędzy kupcami prywatnymi, a walka pomiędzy kupcami z kompanii, tak? Tej kompanii, która ma jednej czy drugiej, która ma udziały, w której są udziały korony, tak? I to jest walka na noże, to jest po prostu najprawdziwszy bandytyzm, jaki sobie można wyobrazić. Oni sobie wydzierają te łupy. No i to nie przyczynia się do sukcesów takich potężnych, wykładniczych sukcesów. My to widzimy, że kompania słabnie, a tu jakąś politykę car robi samodzielnie, a tu się Holendrzy pojawili. To jest efekt wewnętrznych tarć w łonie kupców, w łonie tego biznesu brytyjskiego, w City po prostu. Tak? No, a także pojawiają się inne opcje. Także to nie tak, że to wszystko było całe ciśnienie na Moskwę, ale też na inne obszary. Jeszcze jakieś pytanie? Obecne City of London jest jakimś po prostu autonomią tej kompanii? A, myślę, że tak. Znaczy, no, przedłużeniem całej polityki brytyjskiej, tak? A kompania była jedną z części tej polityki. City, no, na terenie City obowiązuje inne prawo niż w Londynie. Królowa tam nie ma nic do badania. To jest autonomiczny podmiot. Pytałem się, premier coś tam powiedział, że podlegamy pod jakieś tam obce państwo właśnie. Ciężko powiedzieć. Nie, chyba. Ja mam krótkie pytanie. Czy podczas przygotowywania nawigatora brytyjskiego dokopaliście się do jakichś nowych informacji, jeśli chodzi o szaleństwo Iwana Groźnego?
To jest specjalizacja. Nie śmiałam polemika za chwilę. Nie, to jest specjalizacja naszego to jest to tylko polemizując co do doktora Tim. Ja sądzę, że jednak nie on był mózgiem i nie on de facto był twórcą doktryny asesji. Asesji? A to dlatego, że już w 1947 sesji był twórcą poniekąd doktryny religijnej. Okej. Ale to nie będziemy się kłócić. To są hipotezy. W historii Rosji, w takiej książce właśnie profesor Ludwik Bazylow się też zastanawia nad tym, czy Iwan Groźny był szaleńcem, czy też jego polityka była przemyślana i jednak dochodzi do wniosku, że przynajmniej część kluczowa elementu tej polityki była przemyślana i że to rzeczywiście było tworzenie nowej elity w konfrontacji z tą starą. I po to było między innymi stworzenie opryczniny. Także mimo wszystko część dzisiaj historyków ocenia, że przynajmniej do pewnego okresu to, co robił Iwan Groźny, było oczywiście rozmyślne, dlatego że chciał on przeciwstawić starobojarską elitę nowej i tą właśnie starobojarską elitę ujarzmić, bądź po prostu eksterminować. To jest takie przyczyny bardziej chodzi mi o przyczynę szaleństwa. Znaczy, niczego nowego się nie dokopaliśmy ponad to, co widzieliśmy już wcześniej. To znaczy, bo państwo, niektórzy z państwa nie wiedzą zapewne, ale car Iwan abdykował 3 razy. Car Iwan abdykował 3 razy w tych okropnych warunkach, kiedy kraj był podzielony, kiedy na terenie północnym rządziła kompania, kiedy dochodziło do eksterminacji. Car abdykuje 3 razy i historycy dokładnie opisują ten moment, że on się wycofuje z Moskwy do Swobody Aleksandrowskiej, po czym wraca i jest starszy o 20 lat. Czy wyłysiały? Że to jest po prostu inny człowiek. I radzieccy historycy przychylają się, skłaniają się ku takiej wersji, że car się zestresował. Że tak go to wszystko zdenerwowało, że po prostu wyłysiał, posiwiał i stał się starszym człowiekiem. Proszę państwa, nie ma takich rzeczy, a w praktyce politycznej brytyjskiej dotyczącej Skandynawii odnajdujemy taki wątek, że dzieci królów norweskich były oddawane na dwór angielski na wychowanie, po czym wracały z tego dworu angielskiego po, powiedzmy, osiągnięciu pełnoletności i obejmowały władzę w swoim kraju. Kto wracał? Kim był ten człowiek? No przecież nie sposób wskazać, tak? Czy wysyła się 8-letnie dziecko na wychowanie do Londynu i wraca 18-latek, tak? No przecież nikt nie stwierdzi, czy to on, czy to nie on, tak? No więc, proszę państwa, sugestia, oczywiście mająca wszelkie cechy spiskowej teorii, że car został podmieniony, to nie raz, ale 2 razy, moim zdaniem jest całkowicie słuszna. Dlatego, że no, nie może być inaczej. Nie ma czegoś takiego w realnym świecie, jak abdykacja władcy absolutnego, który potem wraca na tron. Jeżeli ktoś abdykuje, to już nie wraca, a w ogóle kończy życie, tak? Z tym praktyka polityczna brytyjska też nam to pokazuje. Król Ryszard II, ostatni z dynastii Plantagenet, abdykował po negocjacjach z rodziną Lancaster, upiorną rodziną bardzo, która dorobiła się majątku, usiłując skolonizować Litwę, tak? I walcząc tutaj ze Zbyszkiem i Maćkiem z Bogdanca, pod Wilnem i Łódzkiem, więc rodzina Lancaster wynegocjowała z królem Ryszardem II, że ten zrzecze się korony i osiądzie bezpiecznie w jakimś tam zamku. No i król się zgodził, zrzekł się wszystkiego, osiadł w zamku, a po miesiącu już niestety nie żył. Więc to jest praktyka polityczna. Jeżeli ktoś się zrzeka władzy, to podpisuje wyrok śmierci, w ogóle nie ma o czym gadać. A car 2 razy, car Iwan. I jeszcze jedna sprawa, proszę państwa, ponieważ ja stoczyłem kilka takich bardzo zaciętych polemik z ludźmi, którzy nie wierzą w to, że Rosja była pierwszą angielską kolonią. I oczywiście wszyscy bardzo brzydkie rzeczy o mnie pisali i mówili. I nigdy nie zapomnę, jak pan Jerzy Targalski z Nowoczesna.pl, tak,
wybitny działacz polityczny prawicowy powiedział... Niezależna, przepraszam. Już mi się myli wszystko. Napisał, no proszę pana, teraz to się pan skompromitował dopiero, jak ja napisałem o tej kampanii. Ja po to puściłem mimo uszu, bo byłem bardzo pewny swego. Proszę państwa, kiedy Iwan wreszcie umarł naprawdę, a ponoć umarł naprawdę grając w szachy w łaźni w Moskwie, kanclerz odsunięty od władzy, Szczełkałow, pobiegł natychmiast do Jenkinsona. I zaczął krzyczeć już z ulicy, umarł wasz angielski car. I to jest potwierdzone, proszę państwa, w licznych źródłach. Ja nie mam już tego numeru nawigatora, który się ukazał 3 lata temu na wiosnę, tego pierwszego brytyjskiego nawigatora, gdzie myśmy sobie zadali, znaczy myśmy, ja poprosiłem Gordiusa, żeby on znalazł te wszystkie teksty, gdzie ten wątek, ten moment, kiedy Szczełkałow idzie do Jenkinsona, żeby mu powiedzieć, że skończyła się jego władza, gdzie to jest wymienione. I tam jest cała lista tych wszystkich źródeł i opracowań, gdzie to się pojawia. Więc proszę państwa, nie ma żadnych wątpliwości, umarł angielski car. Jeszcze wątek jeden, jeśli można. To było już poruszane. Ja, to też powiedzmy nieracjonalny, ale pośredni dowód jakby, czy poszlaka. Powiedzmy, mówimy o śledztwie i to jest poszlaka. Ja jestem amatorem, więc wolno mi więcej. Ale proszę państwa, w świecie, w którym posiadanie następcy tronu jest istotą bycia dynastii, tak, istotą bycia króla, tak, nic więcej się nie liczy. Czego to jesteśmy świadkami przez ścianę, czyli u Henryka VIII, tak, który dostał już regularnego szmergla na tym punkcie, prawda? Natomiast tu mamy sytuację, w której car morduje własnego syna. No przez nieuwagę, prawda? On się zdenerwował. Ale nikt się nie denerwuje w takiej... On był, kiedy chciał, to był bardzo racjonalnym człowiekiem, prawda? A kiedy nie chciał, nie był racjonalny. No, można wymordować całe miasto i spuścić pod lód, prawda, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, najlepszych zresztą, bo to przecież było miasto od stuleci no, elitarne, mówię o Nowogrodzie. Oni tam poszli pod lód normalnie i to nikt się nie martwił, czy to dzieci, czy nie dzieci, wszystko szło. Natomiast i to ten człowiek wymyślił i to on wydał decyzję w tej sprawie. Natomiast, i to jeszcze można powiedzmy, że no powiedzmy, nie? Ale własnego syna? W sytuacji, kiedy w tym czasie Henryk, znaczy troszkę wcześniej Henryk VIII chodził po ścianach, żeby mieć syna. Więc tutaj mamy do czynienia z takim jakby, rzecz jest pozornie bardzo prosta i na poziomie takiej, nazwijmy, gazet popularnej. Ale czasami najprostsze wyjaśnienia są najprostsze, bo na przykład to samo dzieje się, ja mam to samo pytanie w sprawie Piotra Wielkiego. Przecież on kazał swojego syna, następcę tronu, zakatować knutami. Nie, ponoć go nadział na rożem. A to już w ogóle proszę mi nie opowiadać. Po prostu to mało tego, on go, ten jego syn, który zgodnie z poleceniem ojca ożenił się tam z jakąś księżniczką, próbował uciekać. To znaczy uciekł za granicę, znaczy wyjechał za granicę. Co to znaczy? Bez pozwolenia ojca. Wyjechał, gdzie? No tułał się trochę po Europie, mianowicie wstąpił do swojego szwagra. Czyli to tam był jakiś na dworze austriackim, no domyślam się, że jakiś arcyksiąże, tak? Bo to przecież najwyższej półki musiała być żona. Ja nie pamiętam. W każdym razie ten go aż do... zlitował się nad nim i ewakuował go aż do Neapolu. Żeby go, jak powiem, z pierwszej linii ognia zdjąć, nie? I tak go znaleziono. I proszę sobie wyobrazić, że specjalna została ekspedycja wysłana. Specjalne okręty, żeby tego chłopaka złapać, zawlec na ten statek i przywlec go tam, żeby ten ojciec mógł go wykończyć. Przecież to jest w ogóle dla mnie nielogiczne. To jest sprzeczne z logiką, że tak powiem, ówczesnego systemu urządzenia. Nie wyolbrzymia tego faktu, że car jeden czy drugi zabił syna, no to była praktyka powszechna w cesarstwie rzymskim. Nie? Że kogoś się miało za następcę cesarza i mu się kasowało. To, że rodzice znęcali się nad dziećmi albo odwrotnie, dzieci nad ojcami, to jest do dzisiaj powszechne. No, ale... Tylko, że nie jest ktoś królem ani carem,
Ale to... Ale zapomina. Nie, aż tak powszechne to nie, chyba nie, nie jest. To są tylko dwa znane przypadki. Ale nie, ja i mówimy o chrześcijanie. Od... Ojciec zabił syna. Nie, my moglibyśmy z kolegami też przywołać kilka takich przypadków. Ale damy spokój. Ale mówimy o czasach, w których mamy cywilizację chrześcijańską. Proszę Państwa, okoliczności wskazują na to... A kto jest obrońcą wiary? Okoliczności śmierci Carewicza wskazują na to, że był to mord dokonany w panice. Dlatego, że trwała wojna z Rzeczpospolitą i ta wojna nie układała się po myśli cara. W stolicy, w niewielkim zameczku, zamknęła się carska rodzina oraz Anglicy. Tak się złożyło, że Radziwiłł, chyba Mikołaj, zwany Piorunem, ale imienia nie jestem pewien, razem z kawalerią litewską podszedł bardzo blisko do tej stolicy. Wybuchła panika, znaczy ja to opisuję po swojemu i to jest spiskowa teoria. Wybuchła panika i zaczęto likwidować rodzinę carską. Kto tak naprawdę zabił tego następcę tronu? Czy ten facet, który wtedy tam był w tej stolicy, to był rzeczywiście prawdziwy Iwan Rurkowicz? Czy to był kto inny? Tak? Tego nigdy nie dojdziemy. Natomiast zaczęto likwidować rodzinę carską. Dlaczego? Żeby Polacy nie zagarnęli tego następcy tronu, bo natychmiast obwołaliby go carem, postawili przy nich swoich ludzi, wyekspediowali tam kawalerię, tak? I załatwili tę sprawę króciutko. Dlatego trzeba było zlikwidować tego człowieka. I proszę Państwa, jak strasznie zakłamana jest historia Rosji. Oni nigdy w życiu nie mogą się do tego wszystkiego przyznać, dlatego że całe to zasilanie mocarstwowe, propagandowe zasilanie mocarstwowe jest unieważnione od jednego razu. Nie ma go. Po prostu go nie ma. Tak to niestety jest. Natomiast z synem Piotra myślę, że było podobnie, tylko trzeba by się było temu bliżej przyjrzeć, tak? No bo wiadomo, że to następstwo nie miało znaczenia. Tam jest holenderski nawigator, gdzie Jacek Drobny zaczyna od cytatu jednego z twórców kompanii indyjskiej, kompanii holenderskiej, który pisze do swoich współziomków: wiemy już, kto będzie królem Tartarii, czyli Moskwy. Chodziło o Piotra I, tak? Czyli oni go wykreowali, oni go utrzymywali. Prawdopodobnie było tak, że to był człowiek kompletnie zaburzony, że on w ogóle nie miał świadomości, co się dookoła niego dzieje. Natomiast wszystko, co wiemy o jego życiu, jest legendą. To jest wszystko hagada. Poselstwo Piotra na zachód trwało 1,5 roku. I on w ciągu tego 1,5 roku zwiedził Niderlandy, Francję, Niemcy i Anglię. I jeszcze miał czas, żeby pracować w stoczni, tak? I się uczyć zawodu. To są brednie. To są brednie, tam był zawieziony i przywieziony, jak hermaszyski w kosmos. No często się ubija. Właśnie tamten Lefort z nim tam. Lokalne legendy dotyczące strasznego pijaństwa cara. W Krośnie Orzańskim, gdzie moja żona się urodziła, jest taka legenda, że w miejscowej winnicy spotkał się tajemniczy przybysz z Rosji, nie wiadomo kto to był, z miejscowymi arystokratami zaczęli pić i wszyscy oczywiście pospadali pod stoły, tylko on jeden został jak ta świeca przy stole i to właśnie cały Piotr, który jechał na zachód inkognito, żeby tam uczyć się zawodu szkutnika. No, takie są historie. Ale już trzeźwy wracał, bo wracał od strony Słowacji przez Wieliczkę, którą zwiedził i tam na północny wschód już trzeźwy jechał. Napisać prawdziwą historię. Ale wie pan co, o Piłsudskim jest tyle prawdziwych historii, że aż się zastanawiam, która jest prawdziwsza. To nie nasza. Michał, ty mi ostatnio... A nie, Szymon, to ty mi dałeś. Co to było to o Piłsudskim? Taka prawdziwa historia o Piłsudskim, że aż ktoś napisał... Taka najprawdziwsza. Najprawdziwsza, aż ktoś napisał taką dedykację w środku autorowi tych i tak dalej. I to po kolei jest, że obraża tutaj marszałka Piłsudskiego, leży to u mnie przy stole. Czeka na swoją kolej. Więc książek o Piłsudskim prawdziwych jest całe mnóstwo, tylko że aż się zapętlają. To jest za wcześnie. Jak mówią Chińczycy, musi 300 lat minąć, żeby było można dojść do spokojnego podejścia do sprawy. A ja tego znowu, bo tu pani się pytała, czy dokopaliście się o tym o carze czymś, nie? I tym, więc ten car Iwan Groźny kiedyś przysłał bieżeńców do Warszawy
i poselstwo takie, że chciał się z Anną Jagiellonką żenić. On się przyszedł przed maturym akurat. No i ona tam uszyli, wzięli jakąś habetę, klacz, uszyli jej jakieś tam, przebrali ją za kobietę. I odesłali. Ojej! No to legendę. Nie, no to prawdopodobnie jest w tym jakaś prawda. No z Elżbietą drugą chciał się żenić, ewidentnie. A później poprosił grzecznie, no ponieważ nie było odpowiedzi zdecydowanej, w związku z tym zszedł z pierwszą. Z drugą? Nie. Próbował, żeby jakoś kuzynkę. No ale on miał wtedy tyle lat, że zresztą tego tematu nigdy nie było, proszę zwrócić uwagę, to właśnie też potwierdza jakby te takie przypuszczenia zupełnie amatorskie nasze, że on nie był partnerem, że to wszystko razem było, bo jaki był problem, żeby jakąś tam, no jakąś najbliższą kuzynkę, żeby mu, że tak powiem, do ożenku dano. Być może to z jego strony też było tylko takie markowanie, że to jest jakaś taka normalna korespondencja, ale nigdy mu nie odpowiedziano, ani tak, ani nigdy ten temat nie powstał. On miał zresztą swoje lata, tych żon tam ileś też, że tak powiem, już no, zamęczył. Więc chyba i z tego powodu, nawet jeżeli by to była prawda, że on był tak zwanym prawdziwym carem, tak? Natomiast, czyli to już w ogóle daleko idziemy, nie? Ale moment, bo ja chcę coś powiedzieć. Drobny twierdzi, że do czasu cara Aleksego, któremu żona po prostu uciekła z komnat, kobiety w Moskwie żyły tak jak kobiety w Turcji, czyli w haremach. Nie wiem, czy to prawda. Taką mamy hipotezę tutaj. Jeżeli idzie o cara Piotra, jemu Holendrzy podstawili niemiecką makietankę, która włóczyła się za wojskiem po infantach. Natomiast są świadectwa, że car był po prostu praktykującym gejem. Wow. No tak. I Franz Lefort pełnił też różne inne funkcje u jego boku, a nie tylko jako ten facet, co skakał po flaszkę, ale miał też inne zadania. I no, on był traktowany przez swoich protektorów holenderskich, Piotr, bardzo źle. To znaczy, no, jak małpa, tak? Jak kukła, którą się pomiata i której się daje tam różne zabawki do ręki. Tak to chyba wyglądało. Można oczywiście z tym polemizować, ale jakoś nie widzę, żeby ktokolwiek polemizował. Więc my tu sobie piszemy te wszystkie rewelacje, proszę Państwa, nie oglądając się na nic. I jakoś polemiki nie ma, tak? Nie ma głosów, które by chciałyby się z tym zmierzyć, poza oczywiście tym jednym głosem pana Targalskiego kiedyś tam, kiedyś z przeszłości. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jasne. To Michał poda panu mikrofon. Mam pytanie. Nie potrafię umiejscowić w czasie mocnych wpływów niemieckich w Rosji. Kiedy to się zaczęło? To się zaczęło... Połowa XVIII wieku. Nie, no to się zaczęło jeszcze wcześniej. Jeszcze jedno za sekundę. Drugie pytanie na temat szlaku północnego. Proszę Państwa, czy nie należałoby sięgnąć do Wikingów? Dlaczego szlak północny z wejściem za Skandynawię był dla Anglików łatwy? Jeżeli sięgniemy do historii, co zrobili Wikingowie w Anglii, to moim zdaniem, z taką opinią się spotkałem, że tam w tych Anglikach to było bardzo mało Anglików. A, w tym sensie. Bo wiemy, co Wikingowie zrobili. Przecież oni. Ale tu chodzi o odległość. Zlikwidowali tą elitę angielską. No tak jak Szymon. Dlatego wydaje mi się, że ten szlak do Kampanii Morski Północny był znany Wikingom, był znany Anglikom, bo wiadomo, kim ci Anglicy są. No takie jest moje rozumowanie. Nie, o tym tak do Moskwy. Drugiego pytania bym może zaczął. Dobrze. Drugiego. Znaczy, ja mam zacząć? Ja zacznę od drugiego, a to może też. Odniosę się do drugiego pytania najpierw.
Bardzo, bardzo słuszne pańskie przypuszczenia. Przede wszystkim dlatego, że oczywiście Wikingowie są przodkami dużej części ludności Anglii. Zresztą nie tylko Anglii, ale także Szkocji, Hebrydów, Orkadów i Irlandii, a także Normandii. To po pierwsze. Po drugie, wiadomości o tych podróżach Wikingów daleko na północ, na Islandię, do Grenlandii, właśnie wokół Skandynawii, do Morza Białego, a także do Ameryki, czyli do Winlandu, tak naprawdę nigdy nie zaginęły. I tutaj jest kluczowe jedno miasto w Anglii, Port, to jest Bristol. Bristol dlatego jest kluczowy, że stamtąd Anglicy wyprawiali się w XIV-XV wieku na wyprawy wzdłuż wschodniego wybrzeża Atlantyku, to znaczy do Francji, Hiszpanii, też zawitali czasem na Morze Śródziemne, czy u wybrzeży północnej Afryki, docierali do Islandii. Tam się wieści o tych wikińskich podróżach zachowały. Jest to o tyle istotne, że pewnego pięknego dnia do Bristolu zawitał młody Krzysztof Kolumb. Zawitał młody Krzysztof Kolumb, ponieważ żegluga tutaj przybrzeżna pomiędzy Półwyspem Iberyjskim i Wyspami Brytyjskimi w XV wieku była bardzo, bardzo intensywna i prawdopodobnie są takie przypuszczenia, że Kolumb dopłynął też w czasie tych swoich wczesnych podróży do Islandii i tam przez jakiś czas przebywał. Dlatego właśnie te tradycje i wiedza o szlakach, no w moim przekonaniu, nigdy do końca nie zaginęły. Jeżeli idzie o Niemców, no obecność Niemców w basenie Morza Bałtyckiego no jest oczywistą sprawą, tak? Penetracje niemieckie Moskwy, trudno mi teraz powiedzieć, od kiedy się one datują. Natomiast no, dobrze jest zorientować się, przeciwko komu występował car Iwan. No, on występował głównie przeciwko francuskim Niemcom, podobnie wcześniej Aleksander Newski. I to było traktowane jako zagrożenie dla Moskwy. Tak? I myślę, że obecność niemiecka na terenie Moskwy, a potem Rosji, jest po prostu funkcją, jest odwrotnie proporcjonalna do wpływów brytyjskich. To znaczy im mniej Brytyjczyków, którzy robią wielki zamach przez północ, tak, żeby znaleźć się w Moskwie, tym więcej Niemców, którzy kroczek po kroczku wybrzeżem Bałtyku próbują dostać się do serca Rosji. Car Iwan bezwzględnie likwiduje niemieckie miasta w Flandrach. To jest okrucieństwo straszliwe, podobnie jak okrucieństwo wobec Nowogrodu, ale za tym wszystkim stoi polityka angielska, bo tak jak powiedziała Krystyna, Nowogród to jest część Hanzy. To się wszystko zbiega w czasie. Elżbieta I wyrzuca Hanzę z Londynu, Iwan likwiduje Nowogród Wielki i Hanza jest kadłubowym tworem, organizacją, która nie jest w stanie prowadzić samodzielnej polityki, rynki zostają przejęte, kluczowe. Prostym zabiegiem, dwoma decyzjami, jedną eksterminacją całego miasta i całego dużego obszaru. Niemcy pojawiają się na terenie Moskwy najpierw jako kawalerowie mieczowi, tak? Jako ta gałąź krzyżaków. To potem zostaje całkowicie albo podporządkowane Polsce, albo zniszczone. No a potem Niemcy powolutku, krok po kroczku zdobywają sobie przyczółki w Moskwie. Aż do XVIII wieku, kiedy po prostu tę Moskwę jawnie penetrują. Tak? Jawnie penetrują. Na jakich zasadach? Trudno powiedzieć, dlatego że z tego, co mówił Szymon, mamy kilka warstw zarządzania Rosją, tak? Kilka warstw, kilka obszarów, można to opisywać jako taką strukturę pionową albo poziomą, także te gałęzie gospodarki kontrolują Brytyjczycy, a te Niemcy, tak? Ministerstwo Spraw Zagranicznych albo na przykład flotę kontrolują Brytyjczycy, a Departament Policji Niemcy. W ten sposób to jest podzielone, tak? Jak oni się między sobą dogadują, to pozostanie słodką tajemnicą tylko ich. I nie sądzę, żeby ktokolwiek kiedykolwiek ujawnił jakieś archiwa. Można? Tak. Ja tylko dodam, znaczy, bo ja się zetknęłam tutaj w genealogii Aleksieja Michałowicza Romanowa, że jego syn Iwan, który miał rządzić wspólnie z Piotrem, miał córki już wydane za mąż za wielkich książąt niemieckich, między innymi córka Jekaterina Iwanowna z roku 1691-1703 wyszła za mąż za
hercoga Karla Leopolda Mecklenburg-Schwerin i również caryca, trzecia córka tego cara Iwana V, Anna Iwanowna, która rządziła w latach. To są potomkowie owej Marii Miłosławskiej. Caryca Anna Iwanowna, która rządziła żyła w latach 1693-1740, a rządziła w latach 1730-1740. To są te właśnie białe plamy, o których się nie wspomina. Ona była krótko, bo ona półtora roku była żoną niemieckiego wielkiego księcia Friedricha Wilhelma Kurlandzkiego, ale została wdową i była carycą 10 lat. Natomiast ostatni wątek, to jest bardzo taki filmowy, mianowicie z kolei wnuczka cara Iwana V, Anna Leopoldowna, córka Ekaterii Iwanowny, została wydana za księcia Mecklenburg-Schwerin i tu już jest, mamy tragedię, ponieważ tutaj jest kwestia rządzenia, to już się działo w czasie rządów Piotra I, to już jest prawnuczka Aleksieja Michajłowicza i mamy sytuację taką, że w związku z tym, iż Piotr Wielki nie miał potomków, znaczy nie dorośli jeden zamordowany został i plus dwie dziewczyny, jedna została carycą. I mamy taką sytuację, że ta wnuczka Anna Leopoldowna wychodzi za mąż za księcia Mecklenburg-Schwerin i rodzi syna Iwana i on jest przez rok, on już jest koronowany, to dziecko i oni zostają, dochodzi do takiego zamachu, do takiej wojny na górze, w której córka Piotra Wielkiego odbiera matce dziecko, roczne dziecko, tego cara, a ich wszystkich zsyła gdzie? Do Hołgomorów, do centrali brytyjskiej. I oni tam, i łącznie z tym wielkim księciem niemieckim. I to jest w ogóle nam nieznana historia. Oni tam przebywają aż do śmierci obydwoje, to znaczy matka i ojciec, a ten syn to jest Iwan. I to jest ten słynny Iwan, który był przetrzymywany w Schlisselburgu, który został zamordowany w wieku lat 24, ponieważ on był cały czas pilnowany przez 8 tam jakichś dragonów i rozkaz był wydany, że jeżeli będzie próba uwolnienia, należy go natychmiast zamordować. To jest niemieckie dziecko, to w zasadzie można powiedzieć, że tam tej krwi rosyjskiej w nim nie było wiele. I w tym momencie mamy taką sytuację, że rozkaz wydała Katarzyna II. I tu mamy już właściwie, praktycznie Niemcy wchodzą na scenę, no bo ona była kobietą zdecydowaną. Niemką. Niemką. I tu mamy już jakby, wyłania się tu taka krok po kroku, następuje wymiana i jakby nie widzimy, zanika w obiegu informacyjnym działalność kompanii moskiewskiej, prawda? Ona gdzieś jest, ona jest do 1917 roku, ale nie widzimy jej już przy dworze, jakby. Ona jakby, no jest, działa, ale nie funkcjonuje w samym sercu, że tak powiem, imperium, bo to już jest imperium wtedy. A to wtedy właśnie ta kompania już się nazywa kompanią rosyjską. W XVIII wieku i ona działa na tym nabrzeżu angielskim w Petersburgu. I jako ciekawostkę można podać, że tam wtedy w latach 60. i 70. XVIII wieku działał taki pan, który się nazywał Peter Holsten, on był z pochodzenia Niemcem, ale naturalizowanym Anglikiem, poddanym brytyjskim. I on wydawał gazetkę, która się nazywała Das Englische Wochenblatt im Deutschen Fach. Dobre. Dwa w jednym. Ja jeszcze chciałem słowo powiedzieć o tych rożnach, na które co jakiś czas w bardzo widowiskowy sposób nabijano tego czy innego przeciwnika cara. No więc nikt nie wie dokładnie, jak to było z tym młodym carewiczem, z synem Piotra, ale ponoć on też podzielił ten straszliwy los. Natomiast kiedyś jeden z dostojników uciekł na zachód carowi Iwanowi i car Iwan wysłał za nim całą ekspedycję, sprowadzono tego człowieka z powrotem, a następnie zamordowano, nadziewając na rożę, w obecności i przytomności sir Jeroma Hossy. Przedstawiciela kompanii. Nie mogło się to odbyć bez obecności przedstawiciela kompanii. Bardzo kameralne grono, piwnica, ognisko i ten biedny człowieczyna na tym rożnie.
Więc proszę Państwa, kiedy w grę wchodzą poważne pieniądze i poważne wpływy, to też się i stosuje poważne metody polityczne. Taka konkluzja. I one mają swoją ciągłość. Pragnę przypomnieć, że to trwa kilkaset lat, bo kiedy było wyzwolenie Paryża w 1944 roku, to się okazało, że pod Paryżem został założony obóz NKWD filtracyjny, do którego łapano białych Rosjan i łącznie około 100 tysięcy przetransportowano do Marsylii i tam statkami przetransportowano do Odessy. To było po wojnie i rządziła, że tak powiem, nasza koalicja. Tych ludzi łapano, niektórzy w ogóle nie byli obywatelami Rosji, ponieważ urodzili się już we Francji po I wojnie światowej, mieli obywatelstwo francuskie. To były tego typu działania, także można powiedzieć, tradycja obowiązuje. A też były obozy dla oficerów polskich w Anglii, takie zamknięte, sześć na wyspach. Tak, to dobry temat, bo ich nigdzie nie wysyłano. A jeszcze ta druga północna to była również przez to, że Duńczycy lubili czasem zamknąć cieśninę Sund, więc... Lubili, ale nie dla wszystkich. Ale Anglicy zdawali sobie z tego sprawy, nawet tam w któryś z tych tekstów jest o tym, że musimy próbować tą drogę północną odkrywać, to chyba Jenkins pisze, bo nie możemy być skazani na to, że król duński nam zamknie cieśninę Sund, kiedy mu się zechce. Musimy być wolni, to było jedno. A drugie to też angielscy historycy, którzy piszą o Stuartach i Romanowach, to piszą, co łączy Anglików z Rosją. My mają taką wspólne spojrzenie, ponieważ po pierwsze mają jednego świętego wspólnego, świętego Andrzeja. To jest ich święty wspólny, więc to bardzo fajne jest. A po drugie mają wspólną niechęć do papiestwa. Ach tak. No tak. No. I to współcześni historycy angielscy podkreślają, że to taka jest wspólnota między nimi, no coś ich łączy. No też król Jakub zaproponował prawosławnym przystąpienie do kościoła anglikańskiego, tak, w pewnym momencie. Do tego nie doszło, no ale to też była próba unifikacji globalnej, tak, systemu. Tak samo ten związek Greków z Rosją, na który tu się Państwo powoływali, no to też ta wspólnota wiary, no jednak chyba też jest jakaś. Także tak. A jeszcze jak działają imperia, to teraz przypomniał mi się wczoraj przy okazji czytania czegoś innego taką historyjkę o długach tureckich z XIX wieku, z pierwszej połowy XIX wieku, kiedy Turcy sułtan się zadłużył Anglików i Francuzów. No i to zadłużenie było potężne, no i oni, żeby potem odzyskać te swoje te spłaty tych długów, to założono w Imperium Osmańskim administrację długu publicznego, który 500 cudzoziemców pracowało w tej administracji. No i pobierali po prostu wszystkie podatki, przejęli handel, te dobre jedwabie tureckie wysyłali do Lyonu, a tu sprowadzali tanie tkaniny fabryczne. No i skończyło się to dopiero po wojnie francusko-pruskiej, kiedy sułtan się zwrócił o pomoc do Filipermanów. Taka ciekawostka o polityce. Ja jeszcze o Niemcach coś chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, bo my bronimy się przed takim ujęciem historii, to znaczy bronimy się przed tym, żeby... Wiadomo, że Rosjanie lubią sobie postawić w jednym szeregu Hitlera i Napoleona Bonaparte, tak? Że ruszyli na tą Moskwę i przegrali, bo tam generał Mróz ich pokonał, różne inne bohaterstwo rosyjskich żołnierzy, które nie ma sobie równych. Ale proszę Państwa, jeżeli do tego byśmy dokręcili, to jest straszne, co ja teraz powiem, trzy kampanie Stefana Batorego, to mamy jeszcze ciekawszą historię, bo mamy wtedy konfrontację Europy Środkowej, jej pieniędzy i jej armii z armią i pieniądzem kompanii i z armią i pieniądzem mocarstw atlantyckich. To jest bardzo ciekawe. I jeżeli wypierzemy to z tych wszystkich emocji, które temu towarzyszą, albo Hitler, albo coś tam,
No to układa się to dość zaskakująco i dziwnie. Ja tylko przypomnę, że wyprawy Batorego na Moskwę były w sporej części finansowane przez Jerzego Fryderyka Hohenzollerna z jego posiadłości śląskich. Jerzy Fryderyk Hohenzollern to jest rodzony syn Georga Hohenzollerna, brata Albrechta Hohenzollerna, osobiście odpowiedzialnego za rozwalenie Węgier na początku XVI wieku. Więc dziwnie się to wszystko plecie, tak? I żeby to wszystko zrozumieć i nie oszaleć od nadmiaru emocji, no to trzeba do tego przyłożyć tę miarkę handlowo-doktrynalną, proszę Państwa, handlowo-doktrynalną. Stefan Batory, żeby uporać się z Moskwą, a likwidacja Moskwy była podstawowym celem korony polskiej i podstawowym planem papieża przez jakiś czas, musiał niestety brać pieniądze od Niemców, no i koniec, co tu gadać, tak? A Niemcy dawali mu te pieniądze, bo liczyli na dużą stopę zwrotu oraz na to, że zainstalują swoje interesy gdzieś tam na dalekiej północy. Czy są jeszcze jakieś pytania? I tak się plecie to do teraz. I tak się plecie to do teraz. Liczyliśmy tam, no zobaczmy, co się dzieje. W Unii Niemcy zaczynają się rozpychać coraz bardziej. Anglicy nie widzą już swojego miejsca w niej. Wychodzą dalej, wychodzą z Unii. Kto tam do tego dąży, to jest też ciekawe. I zostaje stworzona przestrzeń, która nie wiadomo jak się rozwinie sytuacja w tym wszystkim. No. Jesteśmy w ciekawych czasach. Ciekawych czasach. Niestety. Niestety. Rozwinie się tak, że Brytyjczycy zaczną inwestować w Moskwie. To jest oczywiste. To nie może być inaczej. To jest naturalna konsekwencja. Jeżeli wyjdą z Unii, natychmiast zaczną inwestować w Moskwie. Tak myślę, bo wszystko na to wskazuje. Wszystkie poprzednie rozdania wskazują na to, że uniezależnienie się Wielkiej Brytanii, Anglii od spraw kontynentalnych prowadzi ją do wprost na północ, do Moskwy i do zwarcia z kontynentem. Więc to prawdopodobnie w perspektywie dwóch dekad, to jeżeli Brytania wyjdzie, takich czasów doczekamy. No, jest rzeczywiście. No nie jest przypadkiem, nie wiem, że wszyscy... tak zwani, że no my nie wiemy, że dysydenci lądują w Londynie. Dysydenci moskiewscy, którzy w cudzysłowie, którzy mają tak zwany dyskomfort psychiczno-polityczny, nie jadą żalić się do Paryża, nie jadą żalić się w inne miejsca, tylko jadą do Londynu. Stalin mieszka w Londynie, w domu Rothschilda. Proszę? Stalin mieszka w Londynie. Generalnie rewolucjoniści, jak wiadomo, odbywali przecież te swoje zjazdy no nigdzie indziej, tylko w Londynie. No, gdzie można było najlepiej rewolucję robić? W Londynie. Tam się organizowało, tam się obalało cala. Proszę Państwa, jest późno i byśmy zakończyli. Bardzo Państwu dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim za przybycie.